Projekt trwał blisko 5 lat. Chodziło o to, żeby przebadać rozwiązanie Tajwańczyka właśnie o nazwisku Shou. To doskonały naukowiec, który ma wiele patentów. Jedno z właśnie z rozwiązań pneumatyczno-hydrauliczne zwróciło naszą uwagę. No, miało dość spory potencjał aplikacyjny. Przez te 5 lat nauczyliśmy się sterować tym pojazdem, nauczyliśmy się jak dobierać jego konstrukcję w zależności od rodzaju sterowania. Tutaj doktorzy Mróz i Czok zrobili fantastyczną pracę. W skrócie zrobili to, co robią uczelnie dla inżynierów. Przygotowali sposób postępowania przy projektowaniu. W obszarze nauki zaobserwowano wiele zjawisk, które nie były do tej pory opisywane, a były to zjawiska związane z konwersją energii. Mniej więcej chodzi tutaj o duszenie i dławienie konwertera, ale także zwrócono uwagę na tak zwany efekt serpentyny. One wszystkie związane są zarówno ze sterowaniem, powiązanym z układem konstrukcyjnym. Więc te rzeczy wspólnie, razem muszą tutaj być dograne i w jaki sposób, no właśnie oni to ładnie opisali w sposób zwięzły i korzystny, tak żeby inżynierowie mogli to stosować podczas projektowania tego rodzaju rozwiązań. Kład został wyposażony w układ napędowy pneumatyczno-hydrauliczny, wykorzystuje sprężony gaz jako magazyn energii, a następnie energię zgromadzoną w gazie wykorzystuje się do tego, żeby przepchać ciecz hydrauliczną poprzez układ, napędzając silnik hydrauliczny w ruch. Stąd mamy dwa rozwiązania, które są pneumatyczne i hydrauliczne, przez to nazwa układ pneumatyczno-hydrauliczny. Rozwiązanie Tajwańczyka było prostsze, gdzie my zmieniliśmy układ sterowania i zastosowaliśmy to w pojeździe, a ten Tajwańczyk wykorzystał to tylko na stanowisku. Zaobserwowaliśmy takie zjawiska jak efekt dławienia i duszenia konwertera. Są to zjawiska niekorzystne. My natomiast znaleźliśmy rozwiązanie, jak temu zapobiegać. Mamy w kładzie zrobione sterowanie właściwie takie modułowe. Możemy wymieniać moduły, które by nam coś ewentualnie posuło. To ułatwia badania, rozszerzanie ewentualnego sterowania o elementy, które byłyby potrzebne dla kolejnych algorytmów. A od strony programowej to mogę powiedzieć, że mamy realizowane 4 algorytmy sterowania. I dla każdego algorytmu mogliśmy zaobserwować inną sprawność. Mianowicie lepsze bądź gorsze wykorzystanie energii, którą mamy właśnie zgromadzoną w sprężonym azocie, w gazie, w układzie. Przede wszystkim do pojazdów. To przetestowaliśmy. Można tym swobodnie napędzać pojazd. Tutaj zbadaliśmy to na kładzie, ale dla wyższych gęstości mocy, no my to tak nazywamy, ale tak naprawdę chodzi o to, że dużo energii w krótkim czasie musi się wydobyć z takiego układu. No i to wtedy tego rodzaju rozwiązania są bardzo dobre dla na przykład ciężarówek. Również może być stosowane w układach stacjonarnych, tam gdzie trzeba na przykład zrobić rozruch wielkiego silnika z wielkimi obciążeniami początkowymi. Także dla transportu bliskiego to możemy pomyśleć o układach hybrydowych, szczególnie tam, gdzie jest ciepło odpadowe. I wtedy możemy mówić o silnikach cieplnych, które są w układach hybrydowych, ewentualnie także o silnikach elektrycznych.